Dzień dobry. Czekajcie, muszę jakoś ustawić. Halo, halo. Trochę mnie nie było. Przychodzę dzisiaj z lasu. A w lesie trochę głośno. Cześć. Cześć wszystkim. Cześć Oliwia, cześć Larysa. Cieszę się, że jesteście. Cześć Monika. Ania. Dobra, dołączacie. Słuchajcie, trochę mnie nie było. Moja przerwa letnio-wakacyjna nadal trwa. Przychodzę dziś. A, bo już wypoczęłam, już zaczęłam działać, więc stwierdziłam, że czas, żeby zacząć się pojawiać. Trochę się stęskniłam i no tak trochę przychodzę, trochę z pracy, a trochę z lasu, trochę pomiędzy. Z takim tematem, z dwoma tematami. Tematem dotyczącym takiej karuzeli rozwoju, to za chwilę. I takim tematem dotyczącym tego, że kiedy jesteśmy w rozwoju, zaczynamy robić jakieś procesy ustawienia, oczyszczania, cokolwiek by to nie było i wszystko się zaczyna walić. I wszystko się zaczyna sypać i przestajemy wierzyć w to wszystko, że ma to jakikolwiek sens. Więc o tym dzisiaj trochę, o tym jak to w rozwoju bywa tak, że po prostu wszystko się wali. Sorry, że się rozglądam, ale jakieś mam towarzystwo tutaj dzisiaj w tym lesie głośnym. No dobra, moi drodzy, ja gdzieś pomiędzy wakacjami i powrotem do pracy, dziś w takim w ogóle świetnej energii, cudownym nastroju, bo dziś zaczęłam pisać kurs prawa przyciągania i cała jestem już podekscytowana tym, że wygląda na to, że on się wydarzy i wydarzy się w tym czasie, kiedy planowałam, ale o tym za chwilę. No dobra. Przychodzę dziś, bo dziś przyszedł mail od Gosi i Gosia napisała o tym, że zrobił jakiś proces, chyba to były ustawienia i wszystko się zaczęło sypać. Dobra, słuchajcie. W tym rozwoju i z takimi mocnymi, głębokimi procesami, czy to czyszczenia, czy to jakieś procesy kwantowe, czy to na przykład ustawienia, które no, zaglądają nam w całą historię, w pokolenia, w przeszłość, ruszają nam cały ród bardzo często. Zmieniają jakby energię, nie tylko wokół nas, ale też w całej przeszłości, w naszych przodków. Kiedy my się stawiamy do tak silnych procesów, a potem wszystko zaczyna się sypać, to znaczy, że zaczyna działać. To nie jest sygnał, że proces oczyszczania, poruszenia tej energii działa jakoś odwrotnie, albo u nas nie działa, albo nic z tego nie będzie. Kiedy stawiamy się, zaczynamy robić mocne procesy rozwojowe i zaczynają nam się rzeczy wywalać, wysypywać, wracać stare, które już byłyśmy pewne, że są zakończone, to właśnie tak ma być. Bo z tymi silnymi procesami to jest tak jak z generalnym sprzątaniem. Nie posprzątamy wszystkiego, jeśli nie otworzymy wszystkich szafek, nie wyjmiemy wszystkiego z nich, prawda? Jak otworzę sobie szafeczkę i sobie sprzątam i ułożę 5 rzeczy, no to nie robię tego dogłębnie. Nie robię tego po całości. Kiedy energetycznie, rozwojowo, w duchowości dotykam czegoś mocnego, grubego, czegoś, co jest w moim życiu do przepracowania, w moim pokoleniu, co jest dla mnie, mi dane, żeby to zrobić, to tak, jakbym właśnie zaczęła robić sprzątanie całego domu. Wtedy wszystko z tych szafek zaczyna wyłazić. Zaczyna wyłazić spod tego dywanu cały brud, który tam był po cichutku schowany. Ale wyłazi dla naszego dobra, bo on tam jest. To tym procesem my to wyciągamy i oczyszczamy, kiedy zrobimy jakiś głęboki proces. A potem coś się dzieje znowu ktoś nas zostawia, znowu jakiś brak, znowu jakieś rozczarowanie, to znowu. To jest taka ostatnia kropeczka, żeby wyczyścić dany obszar, dany problem. To znowu do mnie wróciło, to znowu do mnie przyszło. Kiedy ja na tym pracuję, to jest moment, że sobie myślę, aha,
nie znowu do mnie wróciło, czyli to u mnie jeszcze było. To było u mnie w domu, we mnie, pod tym moim dywanem, w tej mojej szafce z tyłu schowane, a ten proces głęboki, jeśli się do takiego stawiamy, właśnie to wyciągnął na wierzch, pokazuje mi to ostatni raz. I zadaniem naszym, kiedy się stawiamy do głębokiej pracy rozwojowej, jest powiedzieć: aha, czyli ja to jeszcze miałam. Ja to teraz inaczej oglądam. Ja to teraz puszczam. Jeśli wiem, że to jest temat, który ja sobie przerabiam, to on nie wraca poprzez proces, ale zostaje wyciągnięty z dna szafy, żeby można było go oczyścić, uwolnić i zostawić za sobą. Nic, co się wydarza w naszym życiu, nie pochodzi z zewnątrz, nie przychodzi do nas. Kiedy my się stawiamy do świadomego życia rozwojowego, zaczynamy sobie pracować nad naszą energią, to wyciągają się rzeczy z nas. One tam są. Je warto wyjąć na wierzch i obejrzeć, ale właśnie obejrzeć inaczej. Nie zgadzam się z tym, nie znowu do mnie przyszło, nie, nic nie działa, tylko to jeszcze tutaj się działo. To jeszcze mogę puścić, to jeszcze mogę uwolnić, to tu jeszcze jest brak, to tu jeszcze nie ma miłości, zauważyć to i się tym ucieszyć, że się udało to wyciągnąć na wierzch. Bo tylko wtedy te rzeczy się pokazują, kiedy w nas jest gotowość, żeby się nimi zaopiekować, żeby się nimi zająć, żeby je uwolnić. One nie wychodzą, kiedy nie ma gotowości. One nam się nie pokażą wtedy, kiedy my nie możemy tego jeszcze puścić. I drugi temat na dzisiaj. Pierwszy to, żeby naprawdę czerpać z tych swoich procesów całościowo. Kiedy wywracają nam stare, znaczy, że to stare jeszcze było w naszym domu, w naszym sercu, w naszej energii, w naszym życiu. No i karuzela rozwojowa. Kurczę, czasem jest tak i widzę to wszędzie, że bardzo ciężko w tym rozwoju, w świadomości, kiedy zaczynamy działać, ciężko się zatrzymać. Można to nazwać taką karuzelą, nie, że tak jakby poruszona, zamieszana, nie zdąży się skończyć, kręcić. Proces się nie dokończy, wszystko się jeszcze nie oczyści i nie osadzi, a my lecimy w następny warsztacik i następne, i następne. I po prostu ta karuzela to nasze życie i ta nasza energia, ona tak cały czas siup, siup, siup. A nam w głowie po prostu już nie wiadomo co, nie wiadomo za co się zabrać, za co się złapać. Dajmy się temu zatrzymać. Dajmy się temu dokończyć. Tu naprawdę nie ma czasu, nie ma pośpiechu. Te procesy trwają. Kiedy w nas coś siedzi, raz 10, 20, 30, to nie odejdzie w godzinnym warsztacie. To znaczy, my to możemy ruszyć, my właśnie możemy tą karuzelą zakręcić. Ale potem to się musi zacząć wydarzać. Osadzić w nas, w teorii, w takim bezpiecznym miejscu, potem gdzieś pokazać w rzeczywistości, żebyśmy się mogli z tym zmierzyć, zobaczyć, czy już nam się udało to przerobić. I potem, kiedy już jest gotowość, fajnie jest, róweczka, zakręcić znowu, zrobić kolejny proces, odkryć kolejną rzecz. Ale kiedy my to robimy cały czas, tak kręcimy, 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 no to rzeczywiście można się tam wywrócić po prostu i zwariować, no bo ileż tego można. Warto się zatrzymywać. Warto sobie robić przerwy. Warto się pozwolić sobie nawet nie medytować, nawet nie robić procesów rozwojowych. Ja jestem teraz po takich, który mamy 22, 3 tygodniach bez procesów i dzisiaj jak usiadłam do pisania, to w ogóle ta głowa była w zupełnie innym punkcie. Wszystko osadzone. Siedzę i piszę kurs prawa przyciągania z pięknego miejsca. Miesiąc temu działo się tyle, że nawet nie byłabym w stanie tego uporządkować i dotknąć. Warto się zatrzymać. Mi się ta karuzela nawet kojarzy jeszcze takim gotowaniem zupy. Jak gotuje się zupę i się wkłada do niej, nie wiem,
marchewki, ziemniaki się tam kręci i miesza, no to też się tam nie stoi parę godzin, prawda? I nie kręci, i nie miesza, i nie dokłada. W pewnym momencie zupę trzeba przykryć, zostawić i odejść. I dopiero jak wracamy, ona jest gotowa. Mamy na to wszystko sobie zostawić czas, pozwolić temu się osadzić. Zaakceptować, że to nie zmienia się w minutkę, że to nie zmienia się w godzinkę. Niepotrzebne nam są te karuzele. Potrzebny nam jest kawałek po kawałku, proces po procesie i czas na przerwę, kiedy czujemy, że tego już jest za dużo. Bo ta przerwa nas doładowywuje, daje nam nową energię na kolejne rzeczy, na kolejne procesy, kolejne tworzenie i kolejne działanie. Ona jest niezbędna, bardzo ważna. Ja bym powiedziała, że procesem rozwoju jest przerwa od procesów, że warto po prostu potraktować to jako taki, nawet wpisać to jako taki dodatkowy proces. Zatrzymanie, osadzenie, odpuszczenie na moment. Poobserwować siebie w tym nowym, co sobie wprowadziliśmy. Zobaczyć, jak sobie w tym nowym działamy. Super, cieszę się, że Was się tutaj tyle dzisiaj zebrało. Ja tak wpadłam znienacka. Będę teraz trochę już wpadać i trochę już gadać, bo rzeczywiście sama się zregenerowałam w pełni. I wracam do pracy od września. Spotkania już są, można się umawiać. Teraz mam czas twórczy, kochani, piszę. Piszę i już się zachwycam kursem na prawo przyciągania. Ale zanim to, bo to też jak każda twórczość, chwilę trwa, musi się też przeprocesować, przeze mnie przejść i się pojawić. Natomiast już czuję, jak już piszę, już czuję, już się ekscytuję, już wiem, że to się wszystko po prostu pięknie układa i będzie pięknie działać. Wierzę w to głęboko na dzień dzisiejszy, że kurs prawa przyciągania będzie w drugiej połowie października gotowy. I zaczniemy sobie z pierwszą edycją, z pierwszą grupą. A tymczasem jeszcze po raz trzeci, po raz ostatni w tym roku kurs miłości do siebie i podnoszenia samooceny. Zapraszam Was serdecznie. Jestem po dwóch edycjach z dwiema cudownymi grupami, z ogromnymi transformacjami, przemianami, niezależnie od tego, czy były to osoby na początku rozwoju, czy zaawansowane. Wszyscy, którzy zrobili ten kurs, zyskali. Zapraszam Was na stronę, zapraszam, jeśli macie jakieś pytania. Po raz pierwszy ten kurs jest w specjalnej, niższej cenie. Właśnie dlatego, że jest już ostatni w tym roku i dlatego, że gdzieś tam jest powiązany z moim zamykaniem pewnego etapu. Zbliżają się w październiku właśnie moje 40 urodziny, i tak sobie na te 40 urodziny postanowiłam już zacząć świętować troszkę, więc i zniżka na ten kurs, na zamknięcie etapu, i dla wszystkich, którzy ukończą kurs miłości lub którzy ukończyli kurs miłości, będzie 40% urodzinowa zniżka na kurs przyciągania. Dlaczego ja to obniżam i dlaczego ja to łączę? Bo głęboko wierzę, że żeby dobrze przyciągać, trzeba kochać siebie. To znaczy, trzeba tę swoją wartość czuć. Bo prawo przyciągania działa, kiedy my się czujemy warte i warci tego, co przyciągamy. Dlatego zapraszam serdecznie najpierw na kurs miłości do siebie i podnożenia samooceny. Dla tych wszystkich, którzy ukończyli lub ukończą ten kurs, będzie 40% urodzinowa moja zniżka na kurs z prawa przyciągania, czyli właściwie są dwa kursy w cenie jednego. Także chodźcie, zapraszam. Wszystkie informacje na www.agacieślak.pl. Spotkania indywidualne można się umawiać już w kalendarzu na stronie, ta sama strona. Uprościłam to wszystko na ten sezon. Są dwa spotkania: spotkania z afirmacjami, spotkania bez afirmacji. Jeśli kogoś interesuje dłuższa współpraca i pakiety, też wracam. Tutaj poproszę o kontakt mailowy, też można przez stronę wypełnić.
i co się jeszcze dzieje. No i wracają podcasty, oczywiście wrócą podcasty od września, tematy już się sypią i czekają, żeby tylko do Was przyjść. No dobra, to tyle na dziś, na tego szybkiego live'a z lasu. Pokażę Wam, jak tu u mnie jest pięknie w Gdańsku, w moim lesie za domem. Tak sobie jest. Tu sobie, o, zrobiłam sobie konstrukcję na telefon, żebym nie musiała go trzymać w dłoni, żeby się nie trząsł obraz. Tak jest wygodniej. Moi drodzy, korzystajcie z tej końcówki lata, końcówki wakacji. Odpoczywajcie i zapraszam Was, wracamy do pracy od września, do podcastów, do spotkań. Będę próbowała robić live'y co tydzień, regularne, podawać Wam godzinki, podawać Wam tematy, żebyście mogli przychodzić, bo jestem tutaj dla Was już wypoczęta, już zregenerowana, już gotowa, żeby znowu dawać. Także zapraszam. Chodźcie. Cudownego dnia. Wszystkiego dobrego. Cześć.